siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Żegnaliśmy się z wami, jakby podsumowując Plus Ligę, żegnając się też z tym całym naprawdę bardzo ciekawym sezonem naszych krajowych rozgrywek, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o nasz 32 odcinek, przy czym tym razem już w okrojonym dwuosobowym składzie, niestety Piotra goniły inne obowiązki czy też przyjemności, w sumie trudno mi to dokładnie określić. Musiał nas opuścić, więc zostaliśmy tylko we dwóch, ale to nie tak, że w tym odcinku usłyszycie tylko nas dwóch, to już mogę zaręczyć od razu na samym początku. No, skoro się pożegnaliśmy, to może przywitajmy się jeszcze raz. Michał Kwiatko-Bębnowski w Warszawie i w Rzeszowie, redaktor. Będę uparcie jednak podkreślał. Czuję, że się pogniewamy niedługo na to słowo redaktor. W każdym razie proszę mnie tak nie nazywać, uprzejmie i oficjalnie proszę. W każdym razie z Rzeszowa Filip Kurfanty. Jesteśmy tu we dwóch, no bo liga się skończyła, ale nie skończyły się jeszcze rozgrywki klubowe. Ostatni, ale jakże mocny akcent, Final Four Ligi Mistrzów CEF w Kazaniu. Tym razem w tym roku ostatecznie Zenit postanowił, że dość tego cyrku objazdowego, czas zaprosić wszystkich do siebie. No i miejmy nadzieję, że zaprasza do siebie na naprawdę wielką siatkarską ucztę. Trzech Goliatów i jeden Dawid z Polski. Zgadzasz się z trochę takim określeniem tego, co czeka nas w Kazaniu? No zwłaszcza po tym, co zaprezentowała Zachcia Kędzierzyn-Koźle w finale Plus Ligi, to się zgadzam. Bo jednak zanim te finały się odbyły, to byłem troszkę większym optymistą, a teraz jestem trochę mniejszym. Więc dobrze mi to określenie pasuje, że to będzie trochę Dawid i trójka Goliatów. Zenit Kazan po raz pierwszy w ogóle zaprasza do siebie jako gospodarz Final Four Ligi Mistrzów w historii i w ogóle może wspomnimy od razu, że więcej o kulisach tego turnieju, dlaczego on jest w Kazaniu, co się z tym łączy, co za tym idzie. Powiedzieliśmy w odcinku numer 23, zaraz po tym, jak dowiedzieliśmy się, że to właśnie Kazan będzie gospodarzem. I jeśli ktoś chciałby tego posłuchać, to serdecznie zapraszamy do cofnięcia się trochę i właśnie odsłuchania tego odcinka. Na dzisiaj pojawiło się tyle, powiedzmy, nowych informacji. Zenit Kazan, chcąc poważnie potraktować ten turniej, myślę, próbował swoje mecze finałowe Superligi z Zenitem Sankt Petersburg zorganizować właśnie w Basket Hall, czyli w hali, w której będzie Final Four. Niestety dla nich im się to nie udało, dlatego że hala była w terminie finałów zajęta, więc oni właściwie będą mieli bardzo podobny poziom ogrania niż pozostałe zespoły, które wystąpią w Final Four, dlatego ta hala niekoniecznie musi być... Ogrania meczowego może tak, ale ja nie wątpię, że jednak tam dość obrotni działacze Zenita, bo to też musimy pamiętać, że to nie jest tak, że ten klub jest tak potężny tylko i wyłącznie dzięki pieniądzom, tam naprawdę też umie się tymi pieniędzmi zarządzać i myślę, że no nie jeden trening swoim siatkarzom w tej hali jednak załatwili, a mieli kiedy też trenować siatkarze Zenita. Znaczy, no tak, pewnie tak. No ale właśnie tak zagrać oficjalnego meczu, jak to będzie już z kibicami, pewnie nie, myślę, że po prostu nie mieli okazji. A właśnie no, jak to będzie z kibicami, bo też bardzo niedawno pokazał się taki artykuł na jednym z rosyjskich portali z Business Online. Można było przeczytać, że na 7000 miejsc, które tam wejdą do tej hali, wyprzedane zostało już większość biletów. Pozostało na dzień wczorajszy, czyli na wtorek, 800 wejściówek. 760 na sobotę i tylko 40 na niedzielę, więc można się spodziewać, że będzie blisko kompletu. Więc szykuje nam się chyba bardzo fajna atmosfera. Kibice z Polski wiem, że się wybierają. Już gdzieniegdzie takie widać głosy na Twitterze, zapowiedzi właśnie wycieczki. Też wybierają się część polskich menedżerów. Między innymi afiszowali się Jakub Malkę, Tomasz Kozłowski i pewnie jeszcze ktoś inny. No ale właśnie jeśli chodzi o trybuny, coś, co zwykle było bolączką tych turniejów, jeśli one były organizowane gdzieś w jakichś, w cudzysłowie, dziwnych miejscach, no to jednak te pustki na trybunach biły po oczach, o tak powiem. Mówisz o dziwnych miejscach, no w zasadzie na kibiców, na takich turniejach, to od kiedy po raz ostatni zorganizowano turniej na neutralnym terenie w Pradze, to mogliśmy liczyć albo w Polsce, albo we Włoszech, albo w Berlinie. Jeżeli turniej organizowano gdzieś indziej, no to już z kibicami było marniej i można było się obawiać, że w Rosji będzie podobnie. No nie tym razem. Myślę, że cena biletów naprawdę niewygórowana tutaj dużo wpłynęła. Dobrze chyba po prostu władze Zenita oszacowały popyt, dostosowały cenę tak, żeby podaż akurat mniej więcej się z tym popytem zrównała. Kto miał jakieś podstawy ekonomii, ten wie, o czym mówię.
No i efekt jest taki, jak mówisz, prawdopodobnie będziemy mieli komplet. Pytanie, czy na obu meczach w oba dni turnieju, czy jednak no przede wszystkim na meczach gospodarzy, bo to też zawsze jest troszkę taki problem. Na pewno komplet będziemy mieli na obu meczach Zenitu, czy no prawie na pewno. Myślę, że mimo wszystko sporo kibiców też się wybierze na te drugie spotkania. Mecz oczywiście Lube z Zaksa. No i chyba właśnie, Filipie, tak zgrabnie przejdę. Mecz o trzecie miejsce jednak z udziałem Perugii? Czy może jednak finał? No bo jeżeli Zenit by w finale nie zagrał, to z kolei jest takie ryzyko, że finał paradoksalnie przyniesie mniejszą frekwencję. No ale chyba jednak ja bym to Zenit w finale stawiał. Tak, myślę, że nieco więcej argumentów jednak jest wciąż po stronie Zenita Kazan. Mówię wciąż, bo wciąż gra tam Wilfredo Leon. Po części to miałem na myśli. Ten główny argument dopiero latem przeniesie się właśnie pomiędzy tymi dwoma półfinalistami. Wszystko na to wskazuje. Też biorąc pod uwagę to, że Zenit miał trochę więcej odpoczynku ostatnio. Znacznie więcej właściwie, bo wiemy, że Lube z Perugią rywalizowały między sobą w walce o Scudetto i Perugia została mistrzem Włoch, ogrywając w zeszłą niedzielę Lube 3-0. Z kolei Zaksa też wiemy, że trochę tego grania ostatnio miała, więc Zenit powinien być teoretycznie najbardziej wypoczęty. I pytanie, czy nie przeszkodzi im brak rytmu meczowego, ale to akurat myślę, że można na zawsze, na każdy zespół może wpływać inaczej, więc akurat nie przesądzałbym, że to będzie jakaś przeszkoda dla Zenitu Kazań. Nie przeszkodził brak rytmu meczowego, który się obawiano Zaksie Iskrze w awansie do finału Plus Ligi, więc i tutaj myślę, że jednak nie to będzie decydujące, a po prostu klasa sportowa. Jeżeli chodzi o Zenit Kazań, no to tak jak mówisz, no pierwszy raz grałem u siebie i to jeszcze jest dodatkowy czynnik, który sprawia, że no będą jeszcze tym faworytem bardziej znacznym niż pewnie byliby tak czy tak, gdyby gdziekolwiek te Final Four rozgrywano, może poza Perugią, może gdyby akurat Perugia grała u siebie, no to właśnie te finały zresztą Serie A pokazały jednak, jak istotny jest argument tej własnej hali na takim poziomie. No właśnie, no bo te finały Serie A zdeterminowały też oraz finały Plus Ligi to, że mamy troszkę półfinału wygranych i półfinał przegranych. I o ile w meczu Perugii z Zenitem tak naprawdę oba te kluby walczą o niejako ukoronowanie i tak już udanego sezonu, chociaż myślę, że zwłaszcza w przypadku Zenitu, mimo wszystko w momencie, gdy organizują Final Four u siebie, brak zwycięstwa w Lidze Mistrzów byłby dużą porażką, no ale mimo wszystko jest i tytuł ligowy, jest tytuł klubowego mistrza świata. Perugia ze zwycięstwem w Serie A, ze zwycięstwem też w Coppa Italia. Dobrze mówię? Dobrze chyba. Dobrze mówisz i Zenit Kazań również zdobył Puchar Rosji, także mają do tej pory komplet zwycięstw, tak bym to określił. No właśnie, mówiłem przedtem, że tytuł mistrza Włoch to była Perugia, a Zenit Kazań również tytuł mistrza swojego kraju, Rosji, bo Perugia mistrzostwa Rosji nie zdobyła, siłą rzeczy. Zenit zdobył mistrzostwo Rosji, ogrywając w finale inny Zenit, ten nowy z Sankt Petersburga, w trzech meczach bez większych problemów, tak jak zresztą przewidywał Wadim Hamucki, były znany rozgrywający z reprezentacji Rosji, tak zwany Broda. On w jednym z wywiadów przed finałami powiedział właśnie, że finał rozstrzygnie się w trzech meczach. Tak rzeczywiście było. Zenit gładko sobie poradził i... No tam chyba w jednym meczu troszkę mieli problemów, bo tam wydaje mi się, że 2-0 było dla klubu z Petersburga. Tak, tak. No jeden mecz się skończył po tiebreaku. No więc do tej pory oba zespoły udanie kroczą przez ten sezon, ale już ten półfinał sprawi, że jeden z nich będzie mniej zadowolony. No i tak jak już w sumie przedtem powiedziałem, wydaje mi się, że to Zenit Kazań jednak zagra w finale, a Perugia zmierzy się w meczu o brąz. Myślę, że z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. No to tak jak mówisz, o ile w tym pierwszym, chociaż chronologicznie drugim półfinale, jeden z zespołów może zakończyć go rozczarowany, aczkolwiek i tak cały sezon pewnie zaliczy do udanych, tak w tym, który zostanie rozegrany jako pierwszy, tym, który polskich kibiców interesuje jednak zdecydowanie bardziej, no to ten zespół, który przegra, to tam już może na straty spisać praktycznie cały sezon, bo i Lube, i Zaksa po tych finałach no jednak mogą... No mogą narzekać, no tak to powiedzmy. No, nie udało im się zdobyć mistrzostwa, a i w jednym, i w drugim klubie no na pewno bardzo mocno na to liczyli. Aczkolwiek no jednak styl lepszy po stronie włoskiego klubu. Myślę, że żaden z klubów nie będzie zadowolony z tego sezonu, chociaż myślę, że biorąc pod uwagę skład turnieju Final Four, myślę, że Zaksa, jeśli by jej się udało zdobyć brązowy medal, to jednak będzie zadowolona. No właśnie i w sumie Zaksa troszkę w takiej sytuacji... Ja myślę, że no mimo wszystko jakikolwiek medal drużyny, która w tym gronie jest
troszkę, no przynajmniej finansowo, to na pewno jest kopciuszkiem. Będzie, no, myślę, jednak odebrany mimo wszystko jako sukces, chociaż oczywiście, no wiadomo, że tak naprawdę teoretycznie, biorąc pod uwagę to takie amerykańskie podejście, liczą się tylko zwycięzcy, no ale też trzeba mierzyć siły na zamiary. Natomiast Piotr tak ładnie powiedział w tej naszej pierwszej części, że w sumie AZS Olsztyn był bliżej srebra niż brązu i mam też takie wrażenie troszkę, co potwierdzają właśnie ostatnie finały Ligi Włoskiej, że jednak Zaksa też ma bliżej tak naprawdę do srebra niż do brązu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że jeżeli kogoś kędzierzynianie mają pokonać w Kazaniu, to chyba najłatwiej będzie właśnie z Lubę. Niezależnie od tego, z kim zmierzą się w niedzielę, no to tam już chyba czeka ich troszeczkę cięższe zadanie. Nawet tak patrząc czysto z tak zwanej żelaznej logiki, skoro Perugia grała Lubę, no to powinna być dla Zaksy trudniejszym rywalem niż właśnie Lubę, które Zaksa podejmie w półfinale. Także po prostu zgodzę się z tym, co ty powiedziałeś. Wydaje mi się, że chyba trafiła Zaksa jednak najlepiej w tej trójki. Wiemy, że teraz to już nie była z góry ustalona drabinka, tylko po prostu ustalone, co zostało w formie losowania, no i myślę, że akurat trafiła na najmniejsze zło, tak bym powiedział, bo jednak to są wszystko bardzo mocne zespoły, a jednak wydaje mi się, że Lubę ma najwięcej problemów właśnie w swojej drużynie, z tej całej trójki. No właśnie, mówisz o problemach Lubę, możemy troszkę o tym dyskutować, ale chyba oddajmy głos komuś, kto w temacie zorientowany jest bez wątpienia lepiej od nas. Nie pierwszy raz na antenie, że tak to nazwę, szóstego seta, mamy przyjemność gościć Justynę Żółkiewską i ona wam opowie nieco dokładniej, z większymi szczegółami o tym właśnie, jak wygląda sytuacja u obu włoskich zespołów przed tymi meczami, przed tym turniejem i też zdradzi nam swoje typy. Jak już zapewne wiecie, w poprzednią niedzielę zakończyła się rywalizacja we Włoszech. Po pasjonującej pięciomeczowej rywalizacji okazało się, że trójkolorowe boisko w przyszłym sezonie rozkładane będzie w Pala Evangelisti. Statuetka MVP piątego meczu powędrowała za to w ręce Aleksandra Tadejsiewicza, który zresztą potem śpiewał przyśpiewki z kibicami, stojąc na jednym ze stołów w hali w samych majtkach. Radość historycznego Scudetto w Perugii nie trwała jednak zbyt długo. Momentalnie po meczu zburzył ją Iwan Zajcew, wchodząc w polemikę z Andreą Dordzim, który w jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, że Zofiana to w sumie bardziej popularny niż dobry siatkarz. Niby Final Four się zbliża, jednak myśli jednej z głównych gwiazd Perugii raczej nie są skoncentrowane na przygotowaniach do turnieju. Zajcew wylądował bowiem na pierwszych stronach wszystkich większych czwartkowych wydań gazet mających cokolwiek wspólnego ze sportem. Zaczęło się od odważnych deklaracji Gino Sirciego, prezesa Perugii, że nie ma mowy, żeby puścił tych, dzięki którym sukces w tym sezonie był możliwy. Więc kwestia przedłużenia kontraktu z Iwanem Zajcewem to tylko kilka dni. Na łamach Il Messengero w czwartek Iwan powiedział, że w sumie to czuje się zrobiony w konia, a rozmowa o przedłużeniu umowy z nim to jedno wielkie tłuste kłamstwo. Irytacja Zajcewa sięgnęła zenitu, kiedy tylko prezes przed niedzielnym finałem miał zapytać swoją gwiazdę, kiedy może zobaczyć się z jej agentem. Menedżer Iwana oczywiście miał w planach popołudniową wizytę w Pala Evangelisti, ale obaj panowie spotkali się na swobodnym wieczornym treningu. Wymienili ze sobą nawet uprzejmości, ale o nowej umowie dla Zajcewa nie było nawet mowy. Jeśli w ciągu ostatnich 5 miesięcy żadna poważna oferta się nie pojawiła, to Iwan mniema, że i teraz się nie pojawi. A całe rozmowy są tylko po to, żeby powiedzieć potem, że oferta była, ale została przez przyjmującego odrzucona. Tak więc aktualnie sytuacja stoi na tym, że Perugia wygrała super puchar i Scudetto oraz ciężko trenuje do turnieju w Kazaniu, ale Zajcew ma podpisaną przedwstępną umowę z Modeną, którą parafuje tylko, jeśli zespołowi uda zatrzymać się w swoich szeregach Bruno Rezende. Gino Sirciego zresztą jest mi naprawdę ciężko zrozumieć, bo na dziś wiadomo, że Simone Anzani, czyli jednej z najlepszych środkowych tego sezonu, odchodzi do Modeny, a nie tym bardziej co z Lorenzo Bernardim, któremu się kończy zredukowana przez brak sukcesu w ostatnim sezonie umowa. Mecz z Kazaniem będzie skomplikowany przede wszystkim ze względu na indywidualności, którymi dysponuje Zenit. Musimy się najszybciej zregenerować po finale, bo przed nami okazja, której się nie boimy. Chcemy zrobić coś, czego nikomu się nie udało dokonać od kilku ładnych lat. Czy ciężko było zabrać powrotem chłopaków do pracy? Myślę, że ciężej byłoby to zrobić, gdybyśmy w niedzielę przegrali, skomentował były trener Jastrzębskiego Węgla. Mniej ciekawy jest za to nad włoskim morzem. Kuczyny Lobecz Witanowa pod wodzą Gianpaolo Medeiego do tej pory przegrała wszystko, co tylko mogła przegrać. Jeśli w tym sezonie jedynym sukcesem byłych już mistrzów Włoch jest tylko zdobycie kwalifikacji do Ligi Mistrzów, to wiadomo, że nie jest wesoło. Kibice po tym, jak drużyna zaprezentowała się w piątym meczu, zaczęli żądać wywiezienia na taczkach pochodzącego z trei szkoleniowca, który zresztą przed turniejem w Kazaniu ma ogromny ból głowy, bo na kłopoty zdrowotne jeszcze przed piątym meczem o Scudetto zaczął narzekać atakujący Cvetan Sokołow. Zresztą nie było wiadomo, czy w ogóle pojawi się na parkiecie Pala Evangelisti, ale sztab medyczny Lubę doprowadził go do stanu używalności, jeśli można tak powiedzieć. Na brak pracy nie narzeka też dyrektor sportowy Lubę Beppe Cormio, który ma na głowie rozwiązanie węzła gordyjskiego z rozgrywającymi. Na jego biurku od dłuższego czasu leży bowiem parafowana umowa przedwstępna z Bruno Mosą de Rezende. Jak pewnie również wiecie, dzięki Radostinowi Stojczewowi po tym sezonie miało dojść do wymiany rozgrywających pomiędzy Czwytanową a Modeną. Nie chcą jej ani zawodnicy, ani kibice, ale papiery są podpisane i Beppe Cormio władzą Modeny życia ułatwiać nie zamierza.
Na początek rozmów zażądał bowiem 100 tysięcy euro za rozwiązanie porozumienia z kapitanem kadry Brazylii. Do rozmów kluby podobno usiądą po turnieju w Kazaniu. Zawsze potrafiliśmy udowodnić, że nigdy się nie poddajemy, więc czekają nas 2 dni w Rosji, podczas których musimy dać z siebie wszystko, żeby powalczyć o tak cenny trofeum, z jakim jest to za wygranie Ligi Mistrzów, zapowiedział kapitan Dragan Stankowicz. Kucinili z pewnością nie muszą być dodatkowo motywowani, bo ostatnie 2 edycje Ligi Mistrzów kończyły z brązowymi medalami na szyjach i z pewnością w Kazaniu będą chcieli to zmienić. Jeśli chodzi o moje ogólne przewidywania, to jednak nie sądzę, żeby ktokolwiek odebrał Zenitowi Kazań trofeum za wygranie Ligi Mistrzów. Włoskie zespoły są znacznie bardziej zmęczone od nich, bo podopieczni Władimira Elekno, zresztą pewnie jak wiecie, skończyli rywalizację Mistrzostwo Rosji wcześniej od Włochów, będą bardziej wypoczęci, a po stronie włoskich zespołów nie widzę argumentów, które mogłyby przeważyć na ich stronę. No właśnie, Justyna wspomniała o tym, że problemy jakieś zdrowotne ma Svetlana Sokołow. Według niej zwycięzcą turnieju okaże się Zenit Kazań. No a co o Rosjanach, ich sytuacji i ich szansach na sukces sądzi nasza ekspertka od Ligi Rosyjskiej. Kolejny już na łamach, czy też na antenie, jak to wspomniałeś, 6. seta. Asia Wyrostek, posłuchajmy, co ona ma do powiedzenia na ten temat. Jedną z głównych rzeczy, nad którą zastanawiają się kibice Zenitu Kazań, to jest to, jak Wilfredo Rohn zagra przeciwko swojej przyszłej drużynie, jeszcze w barwach obecnej, czyli Zenitu Kazań. W półfinale Zenit zagra przeciwko Perugii i właśnie w tym zespole Wilfredo Rohn zagra w przyszłym sezonie. Z Wilfredo Leonem w składzie Zenit Kazań wygrał wszystkie finały, w jakich brał udział w ciągu ostatnich 4 lat, za wyjątkiem klubowych Mistrzostw Świata. No i raz zdarzyła się wpadka również w Superpucharze Rosji, ale Zenit wtedy grał bez kontuzjowanego Leona, więc można powiedzieć, że to się nie liczy. Nikt nie ma obaw, jeśli chodzi o profesjonalizm zawodnika. To jest chłopak, który ma dopiero 24 lata, ale ma już za sobą naprawdę wiele występów na międzynarodowej arenie. Wcześniej w barwach Kuby, teraz od kilku lat w barwach najlepszego zespołu na świecie w ciągu ostatnich kilku lat. W rozgrywkach play-off, które zakończyły się w Rosji 28 kwietnia, czyli dosyć dawno, bo 2 tygodnie minie od tego czasu do rozpoczęcia finału Ligi Mistrzów. W tych rozgrywkach Wilfredo Leon spisał się znakomicie, był ponownie liderem swojego zespołu i właściwie w każdym meczu on decydował o tym, że w końcu Zenit zdobywał te decydujące punkty i Zenit Sankt Petersburg nie miał nic do powiedzenia. Oczywiście gdzieś tam w głowie Leona na pewno przewinie się myśl, że w razie zwycięstwa nad Perugią w półfinale zostawi swój przyszły zespół bez bezpośredniej przepustki do na przykład klubowych mistrzostw świata, ale jednak chyba nie ma się co obawiać, bo jako mistrz jednej z najsilniejszych lig w Europie, czyli Serie A Perugia, taki bilet do klubowych mistrzostw świata powinna na pewno otrzymać. Finał Ligi Mistrzów, jeszcze taka ciekawostka, w tym roku zostanie rozegrany dokładnie w dzień urodzin córki Leona. Zawodnik wspominał, że to będzie dla niego dodatkowa motywacja. No i to będzie jego pożegnalny występ w barwach Zenitu Kazań. Oczywiście w momencie, kiedy okazało się, że Leon przechodzi do Włoch, że nie będzie już występował w przyszłym roku w Rosji, zawodnik i klub deklarowali oficjalnie w mediach, że zostawiają sobie otwarte drzwi na przyszłość, że Leon będzie zawsze mile widziany w Kazaniu. Ale nie chce mi się wierzyć, żeby w ciągu najbliższych kilku lat Wilfredo Leon miał wrócić do Rosji. Pytanie po co? Wygrał tam wszystko, zarobił dużo pieniędzy i właściwie czego on ma tam znowu szukać? Przed nim nowe wyzwania, nowa liga, reprezentacja Polski. Nie wierzę, że Leon wróci do Rosji w ciągu następnych 5-6 lat i nie wierzą w to również kibice Zenitu Kazań, dlatego będzie ich na pewno dużo, żeby obejrzeć występ, ostatni występ Wilfredo Leona w barwach tego zespołu. Jeśli chodzi o przygotowania Zenitu Kazań do turnieju finałowego, to tak jak już wspomniałam, od 2 tygodni zespół nie jest w rytmie meczowym, bo ostatni raz grali 3 pojedynek finałowy w lidze rosyjskiej z Zenitem Sankt Petersburg, to było 28 kwietnia, więc wypadli troszeczkę z takiego normalnego rytmu, trenowali w tym czasie, nie grali w żadnych sparingów. Było to wcześniej planowane, że może uda się jakieś mecze kontrolne rozegrać z którąś z drużyn, ale niestety nie udało się doprowadzić do takich spotkań. Cały tydzień przed finałem Ligi Mistrzów Zenit Kazań trenuje już w Basket Hall, czyli hali, gdzie odbędą się tegoroczne finały, a gdzie na co dzień występuje zespół koszykarski, odbywają się różne imprezy sportowe, podnoszenie ciężarów, szermierka, badminton, grają tam i śpiewają artyści światowych scen. Hala może pomieścić 7 tysięcy widzów, czyli to jest prawie 2 razy więcej niż Pałac Sankt Petersburg, którym na co dzień gra Zenit Kazań. Hala została oddana do użytku w roku 2003 i był to pierwszy tego typu obiekt w Rosji. Co ciekawe, do tego czasu występowali w nim również, grali siatkarze Zenitu Kazań, jeszcze wcześniej Dynama Kazań, dopiero potem przenieśli się do swojej własnej hali, więc jakby wracają do korzeni. Ciekawe, czy uda się zgromadzić kibiców, jeśli chodzi o zapełnienie trybun, bo jest z tym problem od lat w Zenicie Kazań.
właściwie tylko raz w sezonie, raz na kilka lat można nawet powiedzieć, uda im się zgromadzić ponad 3000 widzów w swojej własnej hali. Jestem bardzo ciekawa, jak uda się zapełnić halę, która jest dwa razy większa. Może się uda się ściągnąć w jakiś sposób kibiców. Wiadomo, że Zenit Kazań różnie sobie tych kibiców na trybuny sprowadzał. Uciekają się nawet do takich rzeczy, że proponują kibicom koszykówki, darmowe bilety na właśnie mecze koszykarskie w zamian za to, że przyjdą na jakiś mecz Zenitu Kazań. Wydaje się to niewiarygodne, bo mówimy o zespole, w którym grają największe gwiazdy światowej siatkówki, ale właśnie tak jest. Turniej finałowy Ligi Mistrzów będzie również ciekawy z punktu widzenia Władimira Alekny, a dokładnie występów jego zespołów w finałach Ligi Mistrzów, które były rozgrywane w Rosji. Władimir Alekno 3 razy prowadził zespoły swoje, które grały właśnie w Rosji i ani razu nie udało mu się stanąć na pierwszym miejscu. 3 razy zajmował 3. miejsce. W 2004 roku jeszcze Stur, który wtedy przegrał w półfinale z gospodarzami z Białgorjem Białgorod 0-3. Potem był rok 2007 i Moskwa i ponownie porażka w półfinale. No i rok 2013 pamiętny przede wszystkim dla kibiców Zaksy, która występowała wtedy w finałowym turnieju i przegrała w meczu o brąz właśnie z Zenitem Kazań. Jeśli uda się Władimirowi Aleknie zdobyć w tym roku złoty medal z Zenitem Kazań, będzie to również jego pierwsza wygrana na rosyjskiej ziemi z zespołem. W przypadku wygranej w Lidze Mistrzów Zenit Kazań ustanowi od razu 2 niesamowite rekordy. Po pierwsze, jeszcze nikomu nie udało się w historii Ligi Mistrzów 4 razy z rzędu wygrać tego turnieju. 3 razy udało się to Trentino i 3 razy pod rząd dokonał tego Zenit Kazań. Oprócz tego, jeśli Zenit wygra u siebie w domu, to drużyna po raz pierwszy w historii zdobędzie 5 tytułów w jednym sezonie. Przypominam, że w tym sezonie wygrali już Puchar Rosji, Super Puchar Rosji, zostali mistrzami Rosji, a także po raz pierwszy w swojej historii wygrali klubowe mistrzostwa świata, więc ewentualna wygrana w Lidze Mistrzów to będzie już ich 5. tytuł w kończącym się sezonie. I tu jeszcze warto wspomnieć o rekordziście Sasza Gucaliuk, środkowy Zenitu Kazań, który po tym sezonie odchodzi z drużyny. Ma szansę zostać indywidualnym rekordzistą, bo jeśli Zenit wygra, to on 6. raz zostanie złotym medalistą Ligi Mistrzów. Tego nie udało się wcześniej dokonać żadnemu innemu siatkarzowi w historii. Zenit Kazań, przygotowując się do Ligi Mistrzów, nie rozegrał ostatnio żadnych sparingów, ale już ten tydzień od poniedziałku do turnieju finałowego trenują w Basket Hall, tam przygotowują się do turnieju i na pewno będą mieć z tej racji przewagę nad innymi zespołami, które mają dotrzeć do Kazania dopiero w czwartek, więc te kilka dni może zrobić różnicę. Sami siatkarze Zenitu Kazań mówią, że przyzwyczajają się do nowej hali, do światła, uczą się tam zagrywać, czyli takie standardowe rzeczy, jeśli chodzi o przygotowywanie się do turnieju. Mówią również o tym, że oglądali wszyscy razem, całym zespołem, ostatnie finałowe spotkanie, 5. między Perugią i Lubę o mistrzostwo Ligi Włoskiej. Wszyscy siatkarze Zenitu Kazań zgodnie podkreślają, że element, którego najbardziej się boją, obawiają, jeśli chodzi o Perugię, to jest zagrywka. Moim zdaniem nie ma jednak obecnie na świecie zespołu, który dysponowałby zagrywką taką, która wybiłaby siatkarzom Zenitu Kazań marzenia o zwycięstwie w 4. już kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dla mnie są zdecydowanymi faworytami tych rozgrywek i zarówno włoskie zespoły, jak i polskie niestety moim zdaniem nie mają z Zenitem Kazań większych szans. No właśnie, no chyba kiedy Zenit ma jeszcze zdobywać tytuły, jak nie w momencie, gdy żegna się niejako tym turniejem z Kazaniem Wilfredo Leon. No i właśnie w momencie, gdy grają u siebie, może nie we własnej hali, ale we własnym mieście, przed własnymi kibicami. No jednak ja uważam, że to bardzo, bardzo duże rozczarowanie byłoby w Kazaniu, gdyby Zenit nie zdobył tego tytułu na koniec. Myślę, że tak właśnie będzie, że Perugia będzie musiała jeszcze ten rok poczekać i jednak kto ma, parafrazując słynny cytat, kto ma Leona, ten ma Ligę Mistrzów, tak? Tak, taki trochę z Wilfredo Leona tak trochę robi się taki, powiedzmy, artefakt, albo nie artefakt, może święty graal lub coś w tym rodzaju. No właśnie najlepiej pasuje to określenie, że kto ma Leona, ten ma Ligę Mistrzów, tak pewnie gdzie niegdzie we Włoszech albo w Rosji będzie śpiewane w ichniejszym, nazwijmy to, języku. Teraz ostatnio w ogóle tak
przypomniało mi się, po tych meczach finałowych PGS Krzebełchatów mówi się, że to ma Patryka Czarnowskiego, ten ma mistrza, bo też pewnego swego rodzaju takim amuletem, o amuletem, dobre słowo chyba, stał się właśnie Patryk Czarnowski, a pamiętamy jego dwa złote dotknięcia w bloku w pierwszym spotkaniu w Bełchatowie, kiedy pojawiał się na krótkich zmianach i pomimo tego udało mu się dwa punktowe bloki zaliczyć. No tak, to troszkę jak Maciek Dobrowolski, który też przeniósł się z Bełchatowa do Rzeszowa i zabrał tam ze sobą jakby tytuły mistrza Polski, chociaż akurat Maciek Dobrowolski miał jeszcze roczny przystanek w Kielcach tam po drodze, z tego co pamiętam. Tak, pamiętam doskonale, jak w Rzeszowie było śpiewane kto ma Maćka, ten ma mistrza, także wiem o czym mówisz. Więc troszkę kto ma Wilfreda, ten ma Ligę Mistrzów. No zobaczymy, bo nie można Perugii skreślać. No powiem tak, no jeżeli ktoś ma z tym Zenitem w ogóle w tym sezonie powalczyć, no to chyba właśnie Perugia, tak by wynikało, tak? Mistrz Włoch i to drużyna, która jednak w tych Włoszech swój prymat, no tak, potwierdziła zdecydowanie w tym sezonie. Te najważniejsze mecze właśnie z Lube wygrywała, no ale wiele też wskazuje na to, że jak przyjdzie co do czego, no to właśnie z Lube znowu ten decydujący mecz, to będzie powtórka też finału klubowych Mistrzostw Świata. No i tam jednak dość wyraźnie swoją dominację Zenit udowodnił, mimo że grał na neutralnym terenie, no to teraz tym bardziej tak być powinno. No i chyba zwłaszcza w kontekście problemów CCO Sokołowa, no to tutaj zapowiada się na to, że faktycznie przedwczesny finał będziemy mieli w sobotę. Czy myślisz, że jednak Lube może jakimś takim rzutem na taśmę niejako uratuje ten swój, no zgodzimy się, chyba nie do końca udany sezon? Ja myślę, że tak nie będzie. Myślę, że Zenit wygra w ogóle to trofeum, bo to już nie mówię o tym, że Zenit wygra półfinał. Po prostu myślę, że Zenit to Ligę Mistrzów w tym sezonie wygra. Dużo będzie zależeć od postawy Osmanego Juan Toreny, który potrafił niedawno chyba w czwartym meczu finałowym Ligi Włoskiej zagrać na poziomie, nazwijmy to, galaktycznym, a już w ostatnim meczu nie wyglądało to aż tak dobrze, więc to jest taki trochę chyba barometr gry Lube. Jeśli Juan Torena będzie potrafił zagrać świetnie, to i swoje dołoży Sokołow, i swoje dołoży ten drugi przyjmujący do pary z Juan Toreno, czy to będzie Sander, czy Kowar. I Lube może będzie w stanie jednak nawiązać rywalizację. Jeśli Juan Toreno nie zagra na swoim najlepszym poziomie, to trudno mi uwierzyć, że któryś inny siatkarz Lube będzie w stanie wziąć na swoje barki cały ogromny ciężar gry tego zespołu. Także raczej nie spodziewam się sensacji w tym turnieju. Myślę, że jeśli z Zenitem walkę ma nawiązać, to bardziej Perugia, z tego względu, że to jest zespół bardzo podobny do tego, który był w zeszłym sezonie, aczkolwiek już to kiedyś chyba wspominałem. Oni pewną swoją dużą wyrwę wypełnili. Andrea Dziowiego zastąpił Massimiliano Colaci, który myślę, że jest najlepszym włoskim libero i myślę, że największy mankament właśnie w postaci libero w Perugii przykrył. W Perugii myślę, że bardzo dużo zależy od tego, jak zagra Iwan Zajcew, no bo jakkolwiek jest to siatkarz klasy ogromnej, tak myślę, że śmiało można powiedzieć, że chyba najsłabszy ze skrzydłowych Perugii w tym sezonie. Ogólnie nie może tych rozgrywek zaliczyć do udanych, natomiast no nadal potencjał jest ogromny i w takim pojedynczym meczu naprawdę myślę, że może go gdzieś uwolnić niejako. Wydaje mi się, że tak. Też dużo będzie zależeć od tego, czy Iwana Zajcewa uda się utrzymać na boisku. Mam na myśli, czy... No wiemy, że przyjęcie nie jest jego najmocniejszą stroną, a wiemy, jak potrafi zagrywać Zenit Kazań, więc to może być, przekładając to trochę na realia plus ligi, trochę sytuacja jak z Bartoszem Bednożem, który jest zstępowany czasami przez Niko Pęczewa. A w Perugii właśnie może być tak, dojść do tego, że parę przyjmujących będą tworzyć już po pewnym czasie Aaron Russell i Aleksander Berger. A wtedy już idąc dalej może trochę zabraknąć siły ognia. Tak źle i tak niedobrze. No właśnie, tak. Gdzie by się nie przenieść, to gdzieś dziura zostanie. Brakuje tak troszeczkę jednego ogniwa, mam wrażenie, niejako włoskim zespołom, jednemu i drugiemu, no bo jednak Matthew Anderson, który notabene zbiera czasami trochę głosów krytyki za to, jak prezentuje się w Zenicie, no to mimo wszystko jest to wyższy poziom i od, powiedzmy, drugiego z pary, bo to różnie można też klasyfikować te parę faktycznie, czy to Russell, czy Zajcew, czasem zmieniani przez Bergera, no ale załóżmy, że Russell jest tym numerem jeden, no to Zajcewowi brakuje w przyjęciu, a tutaj radzi sobie naprawdę Anderson dobrze. Z kolei w Lube, no jednak mimo wszystko, mimo że dobry sezon rozgrywa Iži Kovar, a gorszy nieco Taylor Sender, no to żaden z nich tak czy tak chyba nie jest też siatkarzem tej klasy, co właśnie Anderson. I troszkę o tym się zapomina, mówi się, że Zenit ma Leona i Leon właśnie, kto ma Leona, ten wygrywa. Ale no i Maxim Michajłow i Matthew Anderson to również są niebagatelnie ważne postaci w tej całej układance, którą zbudował w Kazaniu
Wladimira Lekna i chyba najwyższy czas, żeby wygrać po prostu wszystko, co jest do wygrania. Bo pierwsza taka okazja, bo wiemy, że Zenit od kilku lat niepokonany w Lidze Mistrzów, no ale nie mógł zdobyć tego klubowego Mistrzostwa Świata. W tym roku udało się to przełamać. No i chyba trzeba korzystać z okazji i wygrywać też nie tylko na światowym, ale i na kontynentalnym podwórku. No a co jednak z Zachsą Kędzierzyn Koźle, bo tylko na początku w sumie wspomnieliśmy, że ich forma obecna zaprezentowana w finale Plus Ligi jakoś nie napawa optymizmem. Nie wiem, ty Michał wierzysz w to, że trener Gardini jakoś jakiś szczyt formy zaplanował na właśnie na najbliższy weekend? Czy to raczej nie będzie miało miejsca i należy spodziewać się bardzo podobnej Zachsy do tej, jaka grała w finałach Plus Ligi? Różne były głosy. Mówiło się czasami, że oni celują przede wszystkim Final Four, że niejako takim rozpędem do tego może będą te finały Plus Ligi. No jak zagrają tak jak ze Skrom, no to skoro nie byli w stanie powalczyć ze Skrom, dobrze grającym, co ustaliliśmy, no ale mimo wszystko Skrom ze swoimi ograniczeniami, to tym bardziej chyba nie powalczą z klubami, których tych ograniczeń nie mają, albo no powiedzmy mają je mniejsze, o tak to nazwę. Czasem tak paradoksalnie trochę jest, że gdy nic nie wskazuje na to, że będzie dobrze, to może nagle dobrze będzie. No, ale tu się zgodzę też z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. No jednak w tych najważniejszych meczach, nie wiem, czy to jest kwestia po prostu pewnego pułapu, którego nie jest w stanie przeskoczyć, czy bardziej psychiki, ale Maurice Torres zawodzi i to zawodzi bardzo mocno. Tak jak w półfinałach na przykład grał świetnie, wydawało się, no, że z formą wszystko jest okej, okay, tak? Bo trudno zgubić formę w 3 czy 4 dni, a jednak no, ze Skrom zupełnie się Portorykańczyk nie spisał. Zupełnie nie spisał się na klubowych mistrzostwach świata. I pytanie, czy nagle może się odkuje. Trudno szukać powodów do optymizmu w Zaksie. Jeżeli już, to może to się nie spodobać kibicom z Kędzierzyna, no ale może przede wszystkim w tym, że niezależnie od tego, kto z pary Zenit i Perugia przegra, no to jeżeli wszystko potoczy się powiedzmy zgodnie jednak z przewidywaniami i Zaksa do finału nie wejdzie, to może spotkać się ze zdemotywowanym rywalem, któremu na tym brązie zbytnio zależało nie będzie. Już takie przypadki z udziałem polskich drużyn zresztą mieliśmy. I wtedy może z tego skorzystać, co byłoby, tak jak powiedzieliśmy na początku, myślę, że mimo wszystko nie miałem sukcesem klubu z Kędzierzyna. No tak, ja tu właśnie głównie obawiam się o osobę Maurice'a Torresa, który do tej pory swoimi występami z tymi najbardziej klasowymi rywalami w tych najbardziej ważnych meczach po prostu zawodził, bo tak jak ty wspominałeś, klubowy Mistrzostwa Świata, mecz finałowy ze Skrą, gra Maurice Torres świetne mecze w półfinale, Plus Ligi, gra świetne mecze w rywalizacji z VfB Friedrichshafen, a nagle mija 2-3 dni i zalicza ze Skrą Bełchatów w dwóch meczu 0% efektywności. A myślę, że jednak czy to Rafał Buszek, czy grający ewentualnie za niego, czy Rafał Szymura, czy Kamil Semeniuk, to jednak nie będą siatkarze, którzy do pary z samym Dero, zakładając, że on będzie grał bardzo dobrze, nie będą oni raczej w stanie tego braku w ataku na prawym skrzydle nadrobić. Dlatego Zaksę czeka bardzo ciężka przeprawa, jeśli Maurice Torres nie odpali na swoim odpowiednim poziomie. Z drugiej strony, przecież z tym samym Lubę, też z Mauricem Torresem, który w sumie nie prezentował się tam zbyt korzystnie, jednak w klubowych mistrzostwach świata walczyła na noże i było naprawdę bardzo blisko. No tylko, że tam chyba Zaksa była jednak, a przynajmniej wydawała się być w lepszej formie niż obecnie. No właśnie, bo jednak te mecze finałowe sporo pesymizmu w mojej głowie zasiały, bo jednak spodziewałem się trochę lepszej Zachsy, aniżeli ta, którą miałem okazję zobaczyć. Dlatego ja po prostu uważam, że niewiele wskazuje na to, że Zachsa zaprezentuje się lepiej niż w tamtym meczu z Lubę w klubowym Mistrzostwa Świata. A jakby nie patrzeć, powinna zaprezentować się jeszcze minimalnie lepiej, jeżeli chce wygrać. No właśnie, a jeszcze powinna coś trochę względem tamtego meczu dołożyć na plus. A do tej pory po prostu niewiele na to wskazuje, aczkolwiek to jest tylko sport, to jest tylko siatkówka albo aż siatkówka i wszystko jest możliwe. No, mimo wszystko powtórzę, już niejako kończąc to, co powiedziałem wcześniej. Wydaje mi się, że łatwiej będzie w tym turnieju o srebro niż o brąz, chyba że faktycznie w tym meczu o brąz rywal przystąpiłby mocno zdemotywowany i po prostu bez żądzy zwycięstwa za wszelką cenę. Wtedy może to Zaksa wykorzystać, ale jeżeli faktycznie o ten brąz by zagrała i rywal po prostu zagrałby na takim samym poziomie motywacji, no to chyba łatwiej będzie już z Lubę niż niezależnie z kim w niedzielę. Tak, tak. I tak jak też w sumie trochę nawiązujemy do tego, co powiedział Piotrek, no ja się po prostu z tym już zgadzam. No, łatwiej będzie o srebro niż o brąz.
No i myślę też, że nie ma się na co specjalnie nastawiać, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować. Tak naprawdę tutaj żaden występ z Aksy, no może poza jakimś kompromitującym rozmiarem porażki, rozczarowaniem chyba nie będzie. Myślę, że jednak chyba trudno znaleźć argumenty na tym, żeby stawiać Zaksę znacznie wyżej od któregokolwiek rywala, więc nawet jeśli Zaksa przegra i półfinał i mecz o brązowy medal, to nie ma tutaj co być jakoś bardzo rozczarowanym, tylko po prostu trzeba zaakceptować sytuację, że polskie zespoły przynajmniej na dzisiaj, przynajmniej finansowo stoją znacznie gorzej niż chociażby ta trójka i tyle, przyjąć to do wiadomości i pracować, ale tak jak wcześniej mówiłem, to jest tylko sport i trzymamy kciuki za Zaksę, bo to po prostu nasz polski przedstawiciel i byłoby super, gdyby jakiś medal udało się z Rosji przywieźć. Dlatego w sobotę od godziny 16 przynajmniej ja zasiadam przed telewizorem i kibicujemy. No i kibicujemy i oby okazało się po raz kolejny, że klątwa szóstego seta zadziała i że Zaksa udowodni nam, jak bardzo na siatkówce się nie znamy i tym samym no, zaskoczy te faworyzowane zespoły z Włoch. A może i z Rosji, i stanie na podium i to na jak najwyższym jego stopniu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle z tytułem klubowego mistrza Europy, wyobrażasz sobie? Daj mi chwilę. Nie. No to może jednak. Tak jak mówię, trudno się tego spodziewać, ale to jest sport i myślę, że warto po prostu zasiąść przed telewizorami, chyba że któryś z naszych słuchaczy do kazania się wybiera, no to wtedy w hali. I po prostu też delektować się starciem najlepszych drużyn kontynentu i cieszyć się, że w tym gronie w ogóle polski klub mamy, bo w innych dyscyplinach, może poza piłką ręczną, z tych takich nazwijmy to mainstreamowych, jest to raczej niewyobrażalne. No właśnie, także jeśli ktoś z naszych słuchaczy wybiera się do Kazania, to pozostaje nam życzyć udanej wycieczki, udanych miłych wrażeń, a my, ja, ty Michał, na pewno też zasiędziemy przed telewizorami, będziemy śledzić to, co się działo, a to, co się wydarzy, spróbujemy opowiedzieć w odcinku szóstego seta kolejnym, jakiś czas po tym, jak turniej Final Four Ligi Mistrzów się zakończy. Także do usłyszenia, Filip Korfanty i Michał Kwiatko-Emnowski, pięknie dziękuję. I ja również dziękuję, do usłyszenia.